tych pieniążków, jeżeli nic nie zrobimy w tym aspekcie, żeby pozyskiwania, powiem jeszcze jedną rzecz. Szanowni Państwo, w 2019 roku w mieście Stoczek Łukowski urodziło się 10 dzieci. Czy Państwo zdajecie sobie sprawę, co to znaczy? To oznacza, że nie ma młodych ludzi w mieście. Za chwilę, w przyszłym roku, w 2021, mamy modernizację przedszkola. Bardzo duże inwestycje. Pytam się, dla kogo? Po co? Ludzie myślą, rozmawiamy, że poprzez tą burzę wywołaną, że jak transporty będą jeździli przez szkołę. Ludzie, my się módlmy, żeby tam dzieci były, a nie, że o dzieci bezpieczne, tylko o dzieci się teraz módlmy. Bo bezpieczne one są i będą bezpieczne, bo jest inna droga, którą można zrobić. To nie jest prostą sprawę, że mamy 10 inwestorów i każdy inwestor nas tylko mówi, nas zagaduje. Ten będzie telewizory robił, ten będzie części do samochodów. Mamy takiego, a nie innego. Mamy też, wiemy, co jest na przykład u naszych sąsiadów zamiedzy, gdzie są upojnie bydła, jak to wygląda, jak to nie powinno funkcjonować i na pewno tych błędów, co popełnia wójt z radą gminy, nie będziemy popełniali. Nie pozwolimy, żeby nieczystości były wyrzucane obok zakładu, w koło i skrót był kilkukilometrowy dla mieszkańców gminy i mieszkańców Stoczka. Na takie rzeczy na pewno nie pozwolimy i to ma Pan ode mnie zabezpieczenie.